Ksiądz. Przepraszam, ksiądz, a powiedziałem on, tak. Ale co, nie, 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 nie wiedziałem o co chodzi. Nie, ale ksiądz się robi, nie? Kadzidło, ja. Ja wolę zapach piwnicy, nie? Piwnicy? No, jak chodzisz do piwnicy, gdzieś w blokach, jest taki specyficzny zapach. I to już tam gumy z czymś tam. A mieszkają tam bezdomni, czy nie? Bo to też zmienia czasem. Ładny zapach. Ładny. Chodźcie, tu się zamkniemy, tak trochę, taki jakiś, taki... Czworopąd. Może jakiś... Okrągły. A właśnie, a kółko to w ogóle muszę przynieść jeszcze, także... To Andrzej, proszę, zabawiaj gości. Andrzej, tak, może Suchara. Kiałkowski. Nie. Radzieckiego Związku Mąż, to wiecie, chłopaki, no, tak to jest, nie? Jak zapada niezręczna cisza, to co się mówi? Tak to jest, nie? O, dzisiaj było blisko. Tak, 120 Rosenhof Darek Cup. Drugie zwycięstwo Wojtka Sawickiego. Który w finale nie dał się ani razu przełamać Michałowi Łapińskiemu. Dał się raz. Na samym początku. Czyli tyle? Powiem tak, że Michael Buffer, który ma gdzieś tam, prawda, wszystko zakodowane i prawa własności i tak dalej, byłby wkurzony, jakby tak, jakby to jest po prostu taka awers taki jakiś, kurde, niesamowity. Nie, pięknie to zrobił. Pan kontynuuje, pan mówi. Nie, pan już... Tak, pan skończył? Pan skończył, pan przekazuje pałeczkę panu kierownikowi. Dyrektor, no. Słuchajcie, 120 Rosenhof Darek Cup dobiegł końca. Powiem tylko, że miałem zaszczyt gościć na początku i wytrzymać do końca z wami, z bardzo fajnymi ludźmi. Cieszę się, że Wojtek Sawicki z Częstochowy odwiedził nas. Jednokrotny triumfator w turnieju. Cieszę się, że dwukrotny prawie, że jak no. Cieszę się, że Michał po dłuższej przerwie też zawitałeś do nas. Z debiutantów Francji i Jacek bodajże, Francji z Bałcem, Jacek z Gorzelca. Oczywiście kąty wrocławskie, Wrocław, Andrzej Charytoniuk. Bardzo sympatyczny, młody człowiek, Maciek Dudek z Majką. Także w takim towarzystwie gra się tenisa nie tylko dobrze, ale na takim najwyższym poziomie. Jeżeli już mówię o tym poziomie, to przejdę na ten poziom. Mam tutaj przed sobą pequeño bonus turniej i praktycznie tylko widzę jeden turniej, jeden mecz taki, który gdzieś nie tyle, że siedziłem, że sam brałem udział. I cieszę się tutaj za mojego braciszka leworęcznego, który tutaj bardzo fajnie pograł. Grand bonus turniej, tu się działo, szczególnie półfinał Głębocki Prezel. To taki niemiecko-polski pojedynek, Bałcen kontra Żary. Nie tylko, że się działo, ale było głośno. Trzy sety. Powiem tylko, że Jarkowi Głębockiemu chyba nie stracił dużo sił i wszystkiego nie stracił, co miał. Bo wygrał finał z Andrzejem Charytoniukiem 6-2-6-4. Także szacunek Jarek Głębocki, jeżeli oglądasz Eurosport 48, taki kanał jest, bądź powstanie, albo jest, tylko dużo ludzi nie wie o tym, że jest, no to czasem tak jest, że ludzie czasem nie wiedzą o czymś, to obejrzyj sobie, proszę, życzenia dla ciebie, szacunek Jarek. Turniej główny. Słuchajcie, turniej główny, no to naprawdę batalia. Powiem jedno, że jak chwaliłem na Facebooku, czy na filmie, taki był film, na którym zapraszałem ludzi na turniej Rosenhof i chwaliłem tam masę ludzi, chwaliłem też kąty wrocławskie, śledząc na Facebooku, co robią kąty wrocławskie, Adam Sionek, Andrzej Fiałkowski, Michał Sali i ci inni, to się nie dziwię, że Andrzej Fiałkowski dzisiaj był w stanie pokazać fantastyczny tenis. Nie tylko ja to zauważyłem. Zauważył to Wojciech Sawicki, gdzie mu spadając gratulacje, wymienił te dwa zdania. Wielki szacun. Myślę, że coś takiego słysząc i odbierając od kogoś jest to też wielka przyjemność. Robię to z wielką jachtą. Super, ja się też bardzo cieszę. Gratuluję, Andrzej Fiałkowski. Naprawdę świetny mecz. Mówię oczywiście przede wszystkim o meczu kontra Michał Łapiński, czyli jeden triumfator. To był 367-358. Naprawdę działo się. Wojtek Sawicki jest bardzo mocnym człowiekiem, żeby wepchnąć go w jakieś wiry rywalizacji, no to trzeba naprawdę grać porządnie w tenisa. No i w te wiry wepchał go troszkę przynajmniej w pierwszym secie. Właśnie w finale Michał Łapiński 7-6.
tam ja grałem, inaczej się nic nie widziałem, ale tam łeb w łeb. Był jakiś break nie, w tym sensie? Nie, ja bym powiedział, że zaraz na samym początku przełamali. Dwa breaki. Ale to szczegóły zaraz dowiemy się od was. Pezyny chciałem powiedzieć osobiście. Ja tylko tak od siebie tutaj wyrzucam coś. Okej, okay, więc to 7-6, no to coś się działo. 6-4 to jest tylko też jeden break. Ten, kto się zna na tenisie, to wie. Sampras zawsze mówi, że on nigdy nie umiał wygrywać 6-0, 6-0. Tylko jakimiś mniejszymi siłami, mniejszym nakładem sił, żeby wytrzymywać w szlemie 7 rund, wygrywał tylko wystarczało mu jednym breakiem. Zawsze mówi jeden break, przytrzymać go i obronić go i jest set, mecz i do widzenia. I to jest fajna zasada. Tutaj akurat Wojtek nie musiałeś oszczędzać sił, ale to tak wyszło właśnie. Przy mocnych serwisach, takie jak są wizytówką waszą właśnie, no to tak się musiało skończyć. To tyle ode mnie, a od zawodników usłyszymy zaraz jeszcze takie statementy. Okej. Okay. 120 rozmów Darek. Pequeño bonus. Wicemaestra Maciek Dudek. Dziękuję. Proszę bardzo. I poproszę Wojtka Sawickiego, żeby dokonał jakiś tutaj. Zostaw. Dokonał pewnej ceremonii. Z maestrem, z braciszkiem moim. Selfie z maestrem. No i pequeño bonus. Lefty Darek, pierwsze miejsce. Gratulacje. Dziękuję. Obiecuję, że w następnym turnieju, jak przyjadę, zmierzę się też na lewo z Lefty. O, proszę. Pokazówkę jak mam dla niego. Dziękuję. Super. Tu prezes wie. Gratulacje. Dzięki. Dzięki naprawdę. Darek, Lefty. Nie trenuje, nie ćwiczy, ale później gra sercem spontanicznie na korcie i to jest fajne. Stanę tutaj oczywiście i proszę Maciej. Statement do kamery. Kilka słów o sobie. O dziewczynie. Gdzie urodziłeś? Gdzie poznałeś dziewczynę? Jakie skończyłeś studia? Ogólnie chodzi o to, że dzisiejszy turniej był bardzo fajny i jak zwykle świetnie organizowany przez Darka Guziołka. Szkoda, że go tu nie ma w tej chwili. Tak, szkoda, że go tutaj nie ma, ale jest jego brat, który godnie go reprezentuje. I właśnie wygrał ze mną w finale. Tak. Brat właśnie pyta ciebie, ten organizator, właściciel turnieju pyta ciebie, czy w finale nie można było z tym Darkiem Lefty, czyli z nim powalczyć trochę. Nie o tej porze. Nie o tej porze. To nie twoja pora. Nie, zmęczony strasznie. Byłem po całym dniu turnieju i po prostu wywalałem piłki niektóre, które powinienem po prostu trafić w kor. Czyli zamiast się zmieścić w tej długości 24 metrów, wywalałeś się na 27. Mhm. Maciej Dudek, Wrocław. A ja przed chwilą tutaj już mówiłem przy odebraniu pucharu od Wojtka. Bardzo mi miło, jestem dumny, że mogłem od niego to odebrać. Pomagał, wspierał go Andrzej Fiałkowski, więc jestem podwójnie dumny. Darek Lefty. Tak jak powiedziałem, szkoda, że nie trenuje. Szkoda, że nie gra zbyt często, bo może by troszeczkę bardziej to lepiej wyglądało. Ale i tak jestem dumny z tego, że dzisiaj mi się udało ten turniej wygrać. Darek Lefty, Guziołek. Tutaj zamącili i ludzie, którzy będą to oglądać, pomyślą sobie what the fuck is going on, yes? But trzeba po prostu, trzeba włączyć jakąś niesamowitą wyobraźnię i ta wyobraźnia na wszystko wyklaruje. Turniej główny, 120 razy Hofdary Cup, ponieważ dyplomy są w języku niemieckim, co turniej są w innym języku, dlatego żeśmy na korcie niemieckim dokonywali ceremonii otwarcia. Ceremonia zakończenia jest na korcie hiszpańskim. Dlaczego? Maciek? Andrzej? To zdjęcie mistrza wisi na korcie hiszpańskim. Zdjęcie Wojtka Sawickiego wisi na hiszpańskim korcie. I to jest mój ulubiony kort. I to jest twój... O! To jest mój ulubiony kort. To jest mój ulubiony. Wszystko nam powiesz, nam dlaczego. Powiesz nam dlaczego zaraz przy tym. Tryty Ziga! Andrzej Fiałkowski! Kąty wrocławskie! Proste zdanie. Proszę bardzo. Wicemajster! Jednokrotny triumfator. Wygrałeś przed... Cztery. Który wygrałeś tu? Ten ze mną, jak ja byłem też... Pamiętasz? Sto któryś. O, blisko jesteś. Wicemajstra Michał Łapiński. Kotura, Gienia Góra. Proszę bardzo. Dziękuję. Oj, wicemajstra, to będzie miał tutaj z czego pić.
A, jest. Wicemajster. Jest. Proszę bardzo. Wyczekiwany, wyśniony. I tak jak chwaliłem Andrzeja Hartemiego, Krajankadniego i Kontrygocławskiej, które siedzę na Facebooku, który coś tam się dzieje, to tak samo w tym wideo chwaliłem Częstochowę, chwaliłem Wojtka Sawickiego, chwaliłem twoją małżonkę Monikę, Gałuszkę, Oskara, genau. Fajnie, że ludzie tenisem się zajmują, tenisem żyją, robią tak wspaniałe rzeczy jak ty, jak Andrzej, jak twoja ekipa. I kiedykolwiek jesteś na moim turnieju, to jest dla mnie wielki przywilej, wielka radość gościć takiego mistrza. Majster Wojtek Sawicki! Proszę bardzo. Wojtek Sawicki. I za każdym razem muszę to robić, pokazać puchar, na którym są wszyscy mistrzowie, dokładnie 26 nazwisk ludzi, którzy przez 10 lat rywalizowali i zdobywali tu swoje gwiazdki, bo jeżeli już wygrywało się powyżej jednego razu, to dochodziły gwiazdki. Tutaj oczywiście też jest Wojtek, to poszukajmy Wojtka. Tu jest Wojtek Sawicki. Dojdzie mu tu jedna gwiazdka. Oddaję to w ręce właściciela. Wojtek Sawicki. Proszę bardzo. Gratulacje jeszcze raz. No i proszę po kolei. Statement. Andrzej Fiałkowski. Konkret. No, ja najpierw chciałbym podziękować organizatorom, jak zwykle Darkowi Guziołkowi, za fajny turniej, za to, że zaprasza tutaj ludzi, że ludzie przyjeżdżają, że grają, że mają co ze sobą zrobić w zimie i że mają gdzie po prostu pograć w tenisa. A jeżeli chodzi o turniej, to gratulacje dla finalistów, dla Wojtka, dla Michała. Fajny, świetny tenis grają. Ja się niezmiernie cieszę z tego, że dzisiaj nawiązałem z Michałem walkę. No i z wyniku jestem bardzo zadowolony. To jest już mój chyba drugi dyplom trzeciego Saigera. Zajgera. Jak zwykle, jak jest turniej niemiecki, to wtedy gram w tym finale. Co ty? Ale nie, jeszcze z jednej rzeczy się bardzo cieszę, ponieważ pierwszy raz dzisiaj wygrałem mecz w turnieju głównym. Okej. Okay. Bo grałem w turniejach głównych już chyba 4- czy 5-krotnie i zawsze wychodząc z grupy. Coś tam. Były półfinały też, ale to były takie dosyć kameralnych turniejach. Okay. A dzisiaj pierwszy raz się udało wygrać mecz, no i później też zagrać fajny mecz z Michałem. Także dla mnie super zawody, super dzień. Miałem tutaj jedno ewentualnie pytanie, za jakąś konwersację podciągnę. Czy po meczu z Michałem? Ja wiem, że byłeś zadowolony. Tak. I to rzadko się zdarza, że przegrywa mecz i na końcu konstatuje, że nie, okej, okay, jestem dumny, było fajnie. Czy masz teraz taką myśl, że gdybyś się jeszcze raz spotkał z Michałem, jest on do przejścia na twoje siły, czy on nie jest? Wiesz co, powiem ci szczerze, ja dzisiaj miałem trochę taką dziwną taktykę grając z Michałem, bo grałem bardzo tak defensywnie, zachowawczo, zwykle tak nie gram, ale to też dlatego tak grałem, bo Michał mnie do tej defensywy zepchnął. Gdybym grał swój najlepszy tenis, to co czasami potrafię zagrać, no to pewnie, żebym miał szansę, może większe nawet, chociaż powalczyłem, nie oszukujmy się, może i bym nawet i wygrał, natomiast to też jest zależy od przeciwnika. Jeżeli przeciwnik ci nie pozwala na to, co potrafisz, no to grasz jak grasz. No i Michał mi nie pozwolił w ogóle dzisiaj, żeby wejść w jakiś tam swój rytm, żeby rozrzucać po korcie, żeby grać ofensywnie i się broniłem. Czyli ta maksyma tak się gra, jak się pozwala na to, jest najbardziej Tak. No, czyli co, jest do przejścia, jak go jeszcze znaczy, no jest do przejścia, tylko jest do przejścia. No nie wiem, no może kiedyś się uda jeszcze. No jest do przejścia. Gratulacje, Andrzej Fiałkowski. Kończy do czasu. Andrzej do przejścia. Dzięki, że to powiedział. Michał Łapiński, czwarte Ziga, Jelenia Góra. Cóż, ja mam w ogóle kompletnie inne wrażenie z tego meczu z Andrzejem, nie? Bo mi się wydaje, że grał mega ofensywnie, nie? I tym mnie zaskoczył po prostu. Ale mów. Ja też bardzo dużo winerów, kurczę, ostro biegał, ładny backhand i parę razy mi zaskoczył, dlatego kurczę miałem problem w ogóle, żeby przyjąć inicjatywę. Dlatego, no, super. No i tak, mamy inne mecze były. Ja się cieszę, że to zostało tak odebrane z Michała, tak. Nie wiem, albo może ja tak psychicznie myślałem, kurde, on jest ode mnie lepszy, więc ja się bronię. A może się nawet nie broniłem, nie wiem, zobaczę na filmie. Okej, okay, Michael? Mi się wydaje, że grałeś ofensywnie bardzo. Szybko piłkę. Ja miałem często problem, żeby nadążyć i dużo miałeś właśnie takich winerów, gdzieś mi wrzucali za kort, grałeś w drugą stronę i super, co prawda no, serwis miałeś dosyć lekki, to fakt, no ale... Ale jakby dawałeś sobie taki, to by super, nie? Naprawdę dobrze. A, no,
Gratuluję jeszcze raz. Michał, finał. A teraz z Wojtkiem, no się co, nie pykło. Gdybyś w pierwszym rzucie tam wygrał, dajmy na to. Gdybyś wygrał, to wyglądało to inaczej, czy jednak nie, jednak nie, to nie wyszło? Ciężko powiedzieć. To nie była kwestia psychologiczna, ten pierwszy set. To była raczej kwestia tego, że nie radziłem sobie z Wojtka serwisem. I tutaj był pies pogrzebany. No, ja dałem się przełamać. Ja swoim też. No ale jednak ja dałem się jeden raz więcej przełamać, nie? To mówisz o drugim secie. Tak. Gdzieś tam często zresztą tak mam, że gram ten serwis, gram dobrze, gdzieś tam w pewnym momencie ucieka mi koncentracja i tracę gema. No i potem jest właśnie problem, nie? Jeśli zwłaszcza jeśli ktoś ma drugi, dobry serwis, to wtedy... Drugi. A ja nie mam dobrego returnu, bo kurczę, nie trenuję returnu w ogóle w zasadzie. I nie dużo jest na wierzchnia, ale nie ta, na której grałem, to jeszcze Wojtek ma naprawdę wyśmienity serwis, jeden z lepszych, jaki miałem okazję przetestować na własnej skórze, tak. I no nie ukarnąłem tematu, po prostu, był lepszy. Okej. Także gratuluję jeszcze raz i mam nadzieję, że się jeszcze raz spotkamy dziś tutaj. Oczywiście, obiecałem, że przyjadę tutaj 8-krotnie, jeszcze 7 razy, też jeszcze wezmę troszeczkę zawodników. Podziękujemy najpierw Michałowi. Michał Opiński, ja góra. Oczywiście, że po raz drugi triumfator, Wojtek Sawicki, Częstochowa, oddaję Ci głos. No bardzo się cieszę, że dzisiaj wygrałem ten turniej, bo chciałem na początku troszeczkę prywaty zadedykować to swojej małżonce. Dzisiaj mamy 17. rocznicę ślubu i obiecałem jej, że przyjadę z pucharem. Nie obiecałem, że z pierwszym miejscem czy z drugim. Mówię, na pewno z jakimś pucharem przyjadę, bo z Darkiem się nie, od Darka się nie wyjeżdża z pustymi rękoma, więc wiedziałem, że z czymś przyjadę. Monika, jako właściciel turnieju, w imieniu wszystkich tutaj składam Ci serdeczne życzenia. I myślę, że dalej będziesz tak szczęśliwa z takim świetnym gostkiem jak Wojtek Sawicki. Ściskam ciepło. Monika Sawicka. Oddaję się na głos. A wracając do meczu finałowego, myślę, że Michał zaprzepaścił szansę, bo miał 5-4. 5-4 w pierwszym secie. Swój serwis. I to był najgorszy... 5-4 swój serwis? Tak. On mi przełamał na samym początku. Zaczęliśmy od 2-2. Przełamał mnie na 3-2, a 4-2 potem 4-2, 4-3, 5-3 i miałem swój serwis. Tak, 5-3 i swój serwis. I to, co było przy 5-4? No zabrakło chyba koncentracji i ja też bardziej się skoncentrowałem na tym, żeby jednak tą piłkę przerzucić i troszeczkę utrudnić Michałowi życie tenisowe, ale mówię, no zaskoczył mnie w tym pierwszym secie, no i całkowicie tiebreak nie poszedł. To już było myślenie o tym gemie najważniejszy, który po prostu serwował. Super turniej tu kieruję podziękowania i to, że mogę się uczyć od najlepszych, co też wprowadzamy w Częstochowie w życie i mam nadzieję, że Darek kiedyś przyjedzie i poprowadzi u nas turniej tenisowy, to jest takim moim marzeniem. Częstochowa, witaj! Tak, czyli mamy już zakontraktowanego Darka. No i tyle co mogę powiedzieć. Borys Sawicki, Częstochowa! Okej, panowie, to prosimy teraz Wojtka. To teraz najlepsza część. Jak grał? Pijemy. Gwiazdka proszę. Oddaję gwiazdkę. To jest druga gwiazdka, kolejna Wojtka, czyli drugie jego zwycięstwo w nieznanym turnieju rozgrzewek Dareka. Bardzo chętnie przykleję. No. Oj, gdzie jest ten Wojtek? To jest Wojtek. Karol, musisz przyjechać. Powiedziałem, że jesteś jedyny, którego zdjęcie wisi nierobione przeze mnie. Tylko wysłane przez ciebie. Tak. Przez żonę moją. Przez żonę. No bo tak to wszystkie gdzieś tam cykałem, a wtedy nie pamiętam, nie było nic takiego. Co miałbym prośbę? O nie, ja? Już. No, bo jeżeli grał finał, byś też miał prośbę, żebym co? Wyserwował? Borys Sawicki, drugi triumf, drugie zwycięstwo. Brawo. I teraz Michał Łapiński zapowiedział, a nie był w błędzie, miał rację, bo szampan jest słodki, a szczególnie ze zwycięskich pucharów. Widzimy, że to jest majster. Widzimy, że to jest szampan. Szampan mistrza.
Zapraszam bliżej. Postarajcie. Ja mówię, no chodźcie, chodźcie proszę. O, ja też mam pucha. Boże, ja dzisiaj wygrałem coś. Łatwo. Ale Wojtek, ale Michał był nerwowy. No i Wojtek był nerwowy. Jak go tutaj ścisnął ten. Nie chciałbym. On dużo utrzymania. Psychologiczna analiza może być później zrobiona. Wstydzi się przed kamerą. Chodźcie proszę, kto może, nie może, nie wiem, łyka, krople jedną, dwie krople. Łyczka każdy może. Oj tu, mi też. Jezu, ja wziąłem ci turniej. Brat. Ja, brat, tak. Gdzie jest Guziołek? Ej, Darek, gdzie jesteś? O, niecały, no to ty. Proszę. Niecały, no właśnie. Chodźcie proszę tutaj. Ja idę dalej. Chodźcie, stopujemy się. Łapie. A gdzie masz swój? A gdzie masz swój? A co? Chodźcie tutaj, chodźcie tu jakoś tak, żebyś mógł... Ojej, z czego to będzie piło? Ja mam swój puchar. Masz tu. Ale to jest za trzecie miejsce, nie? Łyka, bo ręka mi się. Nie wolno tu zostawiać kołyka. Nie musisz pić. Okej, na zdrowie. Na zdrowie. Gratulacje Wojtek Sawicki. Gratulacje Jarek Gębusz, Jarek Głębowski, którego nie ma. I gratulacje Darek Hendi-Guziołek. Hendi-Guziołek. Na zdrowie i lekką wrzucę tylko ten, za tydzień znowu gramy. 6 listopada, 121 rozdech obdareka. Zapraszam, mamy to na razie sobie już... Dobrze. Panie z termosowej, tej, złoty. Herbatę. Dawaj, to ty może. Ja nie mogę, ale mogę. Ale pysznie, to w taki... Nie, że będę musiała zmienić. Będziesz musiał? A co? O, przecieka. To się wypił. Jeszcze raz gratulacje Wojtek Sawicki. Gratulacje Michał Łapiński. Gratulacje Darek Guziołek. O, Lefty. Lefty. No, chyba, że organizator. Organizator ty. O, ja tak się mówię. Słuchajcie, ja naprawdę pięknie jest wygrywać. Wygrałem sobie jakieś tam pekenio. Zresztą ja sam jestem pekenio. Jeżeli ja jestem sam pekenio, to po prostu wygrywam pekenio tu. Nie myślałeś, żeby zrobić master z pekenio? I master z grand bonus? Trzy mastersy. Master z główny, master z grand bonus, master z pekenio. Skania z tego to jest regularne. Interesujące. Świetna propozycja. Do końca ja sobie się nauczę, bo... Ostatnio na Facebooku, tak a propos, bo Wojtek pochwalił tutaj to i fajnie, że zrobiłeś to na żywo. Ale na Facebooku zauważyłem, że wiele osób się wzoruje na mnie, ale jednak się przyznali tak. Bo sam to widzi tak, oczywiście, że nie ma półtorenia jak nic. No my też mamy taki tak. Tak. Duży wolno? Nie. Kąty też się przyznały. Nawet Piotrek, to właśnie z Family Tennis Club, się pytał, jak ty robisz tą opowietę, że to jest fajne system. Ty ścięgie? Warto to wprowadzić. No proszę. Tak, bo to jest... Powiem tylko, że to wszystko powstawało z czasem. Ten turniej się rozwijał, pokazywał, co ludzie potrzebują, że ludzie chcą po prostu grać, że przyjechać na jedną rundę i przegrać, pojechać do domu, to jest nic. I to wszystko tak pomału ewoluowało. Na początku był tylko główny i debel, później był główny debel i grand bonus, a później zrezygnowałem z tego debla, bo tam nie każdy się za bardzo przekładał, i stworzył się główny, grand bonus i pekenio. No to się pekenio. No to tutaj domniemujesz, że dla siebie ten pekenio zrobiłem. A w której ręce trzymasz? O, fuck. Opa, gratulacje. To co, z panami, tak? Okej. Okay. No, to do zobaczenia. Nie, mogę. Nie, to jest... Wcześniej składałem życzenia Monice. Tutaj najpierw zrobił to Wojtek Sawicki. I później ja to zrobiłem, a robię to jeszcze raz. Monika, Wojtek tą flaszkę, którą wygrał dzisiaj, zakorkuje i dzisiaj przywiezie gdzie? Dzisiaj przywieziesz? Kiedy do Moniki przyjedziesz? Przyjadę jutro. Wojtek jutro się stawia z tym szampanem i dopijecie, zostało bardzo dużo, także wypij za wasze zdrowie i za wasze następne 17 lat i następne 17 lat i następne 17 lat, jak będziecie mieć się dość, no to wtedy po prostu już nie pijcie. No. Monika, pozdrawiam serdecznie.